Wiecie co? Zastanawiałem się, jakimi słowami rozpocząć ten film. No i tak na pierwszą myśl mi jak zwykle przychodziło, żeby powiedzieć, że Legia znowu przegrała Super Puchar. Ale tak do mnie też dotarło, że pewnie większość nagłówków w Polsce mediów sportowych będzie właśnie tak pisało, że no Legia, ta zła Legia znowu przegrała. Więc ja po prostu pochwalę zwycięzcę. Raków Częstochowa wygrał Super Puchar Polski. Ej, fajny masz ten Ale wiecie co? Ja pochwalę oba zespoły po tym spotkaniu mimo wszystko. Bo mam w pamięci jeszcze zeszłoroczny Super Puchar polski, który był... który był koszmarem. A ten oglądało się całkiem przyjemnie. Oczywiście była przynajmniej jedna kontrowersja w tym spotkaniu, o której powiem później. No i tak, z racji tego, że był to pierwszy mecz Rakowa Częstochowa w tym sezonie, bo Legia zagrała już dwa mecze w tym sezonie z Bodo Glimt, no to bardziej przyglądałem się temu Rakowowi, który nie zaskoczył mnie. Raków cały czas prezentuje równą, solidną formę, z czego bardzo się cieszę, ponieważ no chciałbym przypomnieć, że już w tym tygodniu Raków będzie reprezentował nas na arenie międzynarodowej. A nie, jest sobota, to w przyszłym tygodniu. No i Raków zasługuje na pochwałę głównie po tej pierwszej połowie, która była kosmiczna. Dawno nie widziałem tak stłamszonej Legii grającej na własnym stadionie. Poza oczywiście tą sytuacją Pekarta, która zakończyła pierwszą połowę meczu, to nie przypominam sobie jakiejś bardziej takiej klarownej sytuacji warszawian. I ogólnie Legia miała dość sporo szczęścia, że tą pierwszą połowę skończyła tylko wynikiem 0 do 1. W drugiej połowie może się to nieco wyrównało, ale mieliśmy, tak jak wcześniej mówiłem, jedną kontrowersję, czyli starcie Wieteski z Musiolikiem, po którym padł gol dla Rakowa. 2 do 0. Jednak ten gol nie został uznany, ponieważ sędzia dopatrzył się ostatecznie poważnie faulu. Jeśli chodzi o moje stanowisko w tej sprawie, no to ono jest następujące. Oczywiście Wieteska był pociągany za koszulkę przez Musiolika i no, może się to kwalifikować jako faul, ale Samo to pociągnięcie zupełnie nie wpłynęło na Wieteskę w taki sposób, że ugięły mu się nogi. No bo co, jak idziecie sobie na przykład hipotetycznie z zakupami przez miasto i ktoś was przez przypadek weźmie z bara na ulicy, no to nie upadacie na beton. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że zachowanie Wieteski wynikało też z tego, żeby zwrócić uwagę sędziego na tą sytuację. No więc z jednej strony były podstawy ku temu, żeby odgwizdać faul, chociaż nie uważam, że tak powinno być. No ale z drugiej strony to pociągnięcie za koszulkę nie wpłynęło aż tak mocno na wieteskę, żeby nagle ugięły mu się nogi i upadł na ziemię. No i oczywiście mogę się mylić, ale napiszcie w komentarzu jakie jest wasze stanowisko w tej sprawie. No a jeśli chodzi o gola na 1 do 1, no to dość ogromne bym powiedział, potężne wręcz niezrozumienie się obrońców i bramkarza Rakowa-Częstochowa. Kowacewicz został uprzedzony przez Petraszka i akcję zamknął Emreli. Ten boski Emreli. A jeśli chodzi o karny, no to pomylili się Kapustka, Emreli o dziwo, ten boski Emreli, dobra już nie będę, i Arsenic z Rakowa. I w ogóle też zauważyłem już po Euro nawet taką tendencję, że strasznie denerwuje mnie, okropnie mnie denerwuje, jak zawodnicy, którzy podchodzą do rzutów karnych po prostu tak wolno nabiegają na tą piłę. I najczęściej kończy się to tym, że tego karnego potem nie trafiają ostatecznie. A ci, którzy nie robią żadnego praktycznie rozbiegu i bez myślenia podchodzą i walą, to najczęściej trafiają. Także miałbym taki apel po superpucharze Polski. Drodzy piłkarze, róbcie krótsze rozbiegi. Także przed nami całkiem emocjonujący tydzień z polską piłką w europejskich pucharach. No i oczywiście od piątku startuje Ekstra Klasa. Oj, będzie się teraz działo. I też na tym kanale. Także zapraszam do subskrybowania na Facebooka Tradaj, Instagrama Tradaj oraz do posiadania klasycznie dobrego humoru.